Cześć, tu Asia. Zapraszam Was serdecznie na najnowszy odcinek serii, w której opowiadam Wam o kilku grach. Czy pamiętacie odcinek z grami o tron? Gry, o których dzisiaj Wam opowiem, łączy coś więcej niż tylko wspólny tytuł. Będzie mowa bowiem o podstawowej wersji gry, o rozszerzeniach i o wszystkich częściach z serii, która w Polsce znana jest jako Zaklinacze, ale wiem, że wydawnictwo Gindi odchodzi już od tej nazwy i wszystkie polskie wydania będą nazywać się po prostu Enchanters. Materiał na temat gry Enchanters Odyssey miał pojawić się przed startem kampanii kickstarterowej. Ona zakończyła się już, ja nie zdążyłam nagrać, ale nic straconego, bowiem dzisiaj opowiem o wszystkich częściach serii Enchanters. Na bazie kampanii Odyssey można było nabyć w polskiej wersji językowej drugie wydanie tej gry. Natomiast jeśli jeszcze nie wystartował, to za chwilę wystartuje Pledge Manager do tej gry, więc będziecie mieli szansę na to, aby powiększyć swoją kolekcję o ten tytuł, o ile on Was zainteresuje. Zerknijcie sobie teraz na zasady, które charakteryzują się naprawdę bardzo niskim progiem wejścia, bo są bardzo przystępne. Jestem ciekawa, czy taki typ rozgrywki Was zainteresuje. Potem opowiem Wam trochę o samych grach oraz o wydawcy. Zapraszam więc do oglądania. Aby rozpocząć rozgrywkę w Zaklinaczy, należy wybrać spośród dostępnych talii kart tyle talii, ile jest grających. Dwie talie dla rozgrywki dwuosobowej, trzy talie dla trójki graczy oraz analogicznie dalej. Wybrane talie dokładnie ze sobą tasujemy i w taki sposób utworzymy talię przygód. Przetasowaną wcześniej talię przygód układamy w wyznaczonym miejscu na planszy czy macie. Następnie na torze wypraw odsłaniamy 6 kart z tej talii. Gdy podczas tego odsłaniania na torze pojawi się karta z symbolem potwora, musimy odłożyć ją na spód talii i zastąpić nową symbolem przedmiotu lub zaklęcia. Tak samo działa to w przypadku karty smoka. Inaczej mówiąc, na początku gry na torze wypraw muszą znaleźć się tylko karty przedmiotów lub zaklęć. Do rozgrywki potrzebne nam będą jeszcze kryształy. Występują one w 3 nominałach. Każdy z graczy na starcie pobiera 5 kryształów. Konieczne są też żetony ran. Wszystkie żetony układamy w zasięgu wszystkich graczy. Aby rozpocząć rozgrywkę, brakuje jeszcze karty wioski. Wybieramy ją bądź losujemy i układamy w wyznaczonym do tego miejscu. W ramach swojej tury każdy gracz może udać się na wyprawę po kartę na tor wypraw lub pozostać w wiosce. Gdy idzie po kartę, musi opłacić jej koszt, który na macie oznaczony jest symbolami kryształów. A jeśli nie mamy maty, gracz po wybraniu karty płaci tyle kryształów, ile kart znajduje się między wybraną kartą a kartą wioski. Poza wyprawą po kartę na tor wypraw, drugą opcją w turze gracza jest pozostanie w wiosce i skorzystanie ze zdolności zapisanych na tej karcie. Gracze w wiosce zwykle mogą się uleczyć i pobrać kryształy. Kiedy gracz zostaje w wiosce, usuwa również pierwszą kartę z toru wypraw, czyli tę leżącą najbliżej karty wioski, i uzupełnia tor, przesuwając wszystkie karty i dociągając nową z talii przygód. Za każdym razem, kiedy gracz z toru wypraw pobiera kartę przedmiotu, układa ją na karcie startowej po lewej stronie. Kiedy gracz pozyska kartę zaklęcia, trafi ona na kartę startową leżącą po prawej stronie. Kiedy gracz dobierze lub zakupi nową kartę, czy to zaklęcia, czy przedmiotu, musi położyć ją odpowiednio na tej już leżącej. Na każdej karcie, czy to przedmiotu, czy zaklęcia, znajdują się symbole. Te z mieczykami oznaczają siłę gracza, a te z tarczą jego poziom obrony. Na każdej karcie znajdują się również zdolności, które w zależności od zapisów i symboli będą używane w trakcie gry. Na niektórych kartach widnieją także punkty zwycięstwa podliczane na koniec rozgrywki. Gracze będą budować więc swoje magiczne artefakty, dokładając kolejne karty przedmiotów i zaklęć, przez co zakryją część symboli, ale uaktywnią nowe zdolności oraz wzmocnią swoją siłę i obronę, która będzie niezbędna podczas rozpatrywania walki. Podczas swojej tury każdy gracz w dowolnym momencie może skorzystać ze zwykłej akcji z karty wioski, a także ze zwykłej zdolności karty leżącej przed nim. Każda ze zwykłych zdolności z karty leżących przed graczem może być jednak wykorzystana i aktywowana tylko raz na turę gracza. Kiedy gracz z toru wypraw pobierze bądź kupi sobie przeciwnika, należy rozpatrzeć walkę. Zawsze jako pierwszy zaatakuje wróg. Sprawdzamy więc wartość jego siły
oraz porównujemy ją z obroną gracza, czyli z ilością tarcz. Następnie przydzielamy odpowiednią liczbę ran. Żetony ran na koniec rozgrywki obniżą wartość punktową gracza, a więc warto się ich pozbywać. Pora teraz na atak gracza na wroga. Gracz musi posiadać minimum tyle samo symboli siły, czyli tych z mieczykiem, ile życia ma przeciwnik. W tej sytuacji gracz pokonuje potwora, a jego karta trafia na stos ofiar jako trofeum gracza, dostarczając mu punktów zwycięstwa. Wszystko zaczęło się od gry Zaklinacze, której zasady poznaliście już w części zasad. Mieliście więc okazję poznać, jaki typ i rodzaj rozgrywki oferuje ta gra, a jest to gra karciana od 2 do 4 graczy. W grze Zaklinacze znajdziecie 6 talii krain i 11 kart wiosek. I karty mają specyficzną czarną obwódkę i po tym właśnie poznacie i rozróżnicie Zaklinacze od innych części serii Enchanters. W 2016 roku na Wspieram To wydawnictwo Gindi zebrało 24 tysiące złotych na ufundowanie tej gry. Ukazała się ona tylko w języku polskim i pojawił się też mały dodatek pod nazwą Śmierć w szlamie. Rok później, w roku 2017, powstał Enchanters. I tutaj już pojawiły się zmiany. Karty zostały pozbawione czarnych ramek, karty wiosek zyskały większy format, jakościowo również karty poprawiły się, pojawiły się też karty startowe, każda talia zyskała potwora i była też możliwość zakupienia sobie maty do gry. W grze Enchanters dodane zostały herby na rewersach kart zamiast kolorów, jakie były w Zaklinaczach. Pojawiły się też planszetki ataku i obrony do lepszego oznaczania poziomów, a liczba kart miast zwiększyła się z 11 do 21. Kolejna kickstarterowa kampania gry Enchanters to Overlords. Znów zmieniły się karty, pozbawione zostały one ozdobnych obwódek. Pojawiło się 10 nowych talii, 6 w Overlords, jak demony, gnomy czy nieumarli, oraz 4 talie w mini dodatku. Gra zawiera 10 nowych miast oraz dodatek, który sprawia, że rany przestają być tylko minusowymi punktami. Po zbiórce w ramach prezentu niespodzianki gra Enchanters Overlords zyskała aplikację z funkcjami takimi jak notes na punkty, losowanie talii, oznaczanie posiadanej kolekcji, gracz wirtualny i tryb kooperacji. I to właśnie na bazie tego trybu powstała ostatnia część z serii Enchanters, czyli Odyssey. Wreszcie Enchanters Odyssey, czyli ostatnia kampania z tej serii. Pojawia się tutaj dodatek tematyczny z kartami z mitologii antyku. Mamy 6 nowych talii, 6 nowych miast oraz 6 nowych overlordów, którzy są powiązani z miastami. Gracze otrzymują startowe moce, ale przede wszystkim mamy tutaj rozgrywkę solo oraz wersję kooperacyjną, a także karty wydarzeń. Wszystkie części Zaklinaczy, czyli podstawowa wersja gry Enchanters Odyssey, Enchanters Overlords, bazują na tej samej rozgrywce, która zmienia się wraz z kolejną częścią serii bądź z dodatkiem poprzez dodanie nowych talii, nowych zdolności, nowych kart, które wpływają nieco na rozgrywkę, ale bazujemy na tych samych znanych i prostych zasadach. I tak naprawdę można powiedzieć o całej serii jak o jednej grze. Myślę, że jest to gra przede wszystkim skierowana dla osób, które lubią taką lekką, dość prostą rozgrywkę, lubią poukładać sobie karty, lubią budować talie, lubią powalczyć i lubią taki punktowy wyścig. Szczerze mówiąc, trochę mnie dziwi, że wydawnictwo Gindy nie jest w Polsce tak bardzo znane i rozpoznawalne, bo na arenie międzynarodowej ten wydawca tak naprawdę odniósł spore sukcesy. Nie tylko kampania gry Enchanters Odyssey, która odbywała się w te wakacje, ale również rok wcześniej, w 2018 roku, na Kickstarterze była kampania gry Enchanters Overlords, która zebrała ponad 200 tysięcy dolarów, jak na małą, nieznaną karciankę. To przyznacie sami, że to spory sukces. Rok wcześniej, w roku 2017, wystartowała kampania gry Enchanters, która również zebrała prawie 100 tysięcy dolarów, jak na gry, które nie mają w sobie ani grama plastiku, a jak wiecie, na Kickstarterze to plastik jednak sprzedaje się najlepiej, to myślę, że można powiedzieć, że to spory sukces. Jeśli chodzi o samego wydawcę, myślę, że Gindy możecie kojarzyć z grą Liski Ojojanie, która też odniosła spory sukces, przy czym nie na Kickstarterze, a na naszej polskiej rodzimej platformie wspierającej i wiem na pewno, że Liski Ojojanie wystartują również w świat. Jestem spokojna o wynik kampanii.
Seria Zaklinaczy na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko pod względem wyglądu. Pojawiały się nowe tryby, nowe warianty, ale przede wszystkim zawartość. Mamy tu więcej frakcji, więcej talii. Każda z frakcji różni się zdolnościami i oczywiście grając różnymi frakcjami będziemy inaczej odbierać rozgrywkę, ale główny trzon, główny nurt opiera się tutaj na unikatowym dla Enchanters sposobie budowania deka. My tutaj budujemy sobie talię, czyli budujemy nasz magiczny artefakt tak, aby stawał się on coraz silniejszy. Kładziemy karty przedmiotów i zaklęć jedna na drugiej, więc zakryjemy część symboli, zakryjemy część aktywnych zdolności i to właśnie ta kolejność musi być przemyślana. Musimy to zrobić tak, aby rosnąć w siłę. Po co? Po to, aby wyprawiać się po nowych, silniejszych wrogów na tor wypraw, aby z nimi walczyć, aby zwyciężyć i aby oni zapewniali nam potrzebne nam do wygranej punkty zwycięstwa. Nie możemy zapomnieć również o ranach, które nam te punkty zminusują, chociaż nie tylko, bo w mini dodatku do części Enchanters Overlords rany są nie tylko ranami i właśnie na przestrzeni czasu seria gier Enchanters daje dużo urozmaicenia. Gdybym miała porównać ten tytuł z innymi tego rodzaju, czyli karcianymi grami, w których sporo się bijemy, jak na przykład Hero Realms, Star Realms czy Siege Storm, to w przypadku Enchanters mamy na pewno dużo niższy próg wejścia. Jest to gra o bardzo, bardzo przystępnych i prostych zasadach, która doskonale nada się, żeby kogoś wprowadzić i pokazać, jak wygląda świat nowoczesnych planszówek czy karcianek w tym przypadku. Nie mamy tutaj aż tak dużych zależności, złożoności, nie zbudujemy aż takich wielkich kombosów, natomiast na pewno rozgrywka zapewni nam sporo frajdy i sporo takiego fajnego, lekkiego kombinowania, które bazuje cały czas na tych samych prostych i przystępnych zasadach. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że pokazałam Wam podstawowe różnice między częściami z tej serii. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę. Odezwijcie się w komentarzach, odwiedzajcie również mojego Facebooka i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło, cześć!